Jeżeli możesz, to zostaw pod tym filmem łapkę, zasubskrybuj ten kanał oraz wbijaj na mojego Discorda, gdyż daje mi to naprawdę sporo motywację do pracy. A teraz zapraszam na film. No siema, siema, dziwadełka. Dzisiaj poważniejszy temat, mianowicie taki, iż odchodzimy stopniowo od lordsów. Tak, odchodzimy od lordsów. Nie wiem, czy wasza decyzja jest taka. Mam nadzieję, że nie. W każdym razie, dlaczego? Prosty powód. Mianowicie, powiedzmy, że mam owe trzy konta tutaj, bo teraz obsługuję trzy konta. Na trzech kontach robię GF, który zajmuje mega dużo czasu i trzeba co chwilę... No teraz akurat dobrze trafiłem, bo są statki. O, dostałem to R4 na tym koncie, widzę w końcu. Okej, okay, więc dostałem akurat R4. O, tutaj wiszą, fajnie. Esencje akurat. Okej, okay. Limit może nie jest jakiś wygórowany, ale tak czy siak na trzech kontach zrobić to... No niestety trzeba, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz są inne eventy i przez to ja na przykład nie mam czasu, aby powiedzmy robić bardzo długie live'y na Twitchu z League of Legends, które bardzo chcę robić. Tak samo jak z Among Us w tym momencie, które również zamierzam robić i wszystko będzie na Twitchu. Dlaczego? A to mianowicie dlatego, że jak się okazuje, kiedy wstawiam na przykład live'a na YouTubie, bardzo często w ogóle nie wyświetla wam się powiadomienie, nawet jak macie dzwoneczek. Dlaczego? No bo nie, po prostu, od tak, nie wiadomo dlaczego, więc muszę pisać o tym na Discordzie i grupie, tyle że tam niestety wszyscy moi widzowie nie są, więc to jest minusem. I teraz kwestia jest taka, że jeżeli odchodzę powoli od lordsów, to co z kontem? No cóż, tutaj propozycje już dla was, no myślę, że chyba każdy się domyśla, jakie mam plany w związku z kontem, dlatego też śmiało możecie mi to pisać, ale nie o tym też będzie tutaj temat. Temat będzie mianowicie również o tym, co dalej z kanałem. Mianowicie, no... Poradniki będą stopniowo robione jako takie, nadal, mimo wszystko. Seria od zera do miliardera, niestety przynajmniej ta seria z T1-kami poszła w długą po ostatnim KWK, kiedy mnie praktycznie wyzerowali, ale trzeba przyznać, że koleś 5 razy musiał mnie zaatakować, zanim w ogóle tak naprawdę rozwalił mi chociaż jedną jednostkę. Więc to było fajne, że ja na KWK zrobiłem, poczekajcie, zaraz wam pokażę, może jeszcze będzie tutaj, a nie, niestety już nie ma wyniku, a nie, jest, okej, okay, dobra. Tutaj mamy porażkę, czekajcie, o, tutaj, proszę, o. Ja jestem na szóstym miejscu, natomiast jak widzicie, polska cebula, czyli tutaj, gdzie trzymałem dużo mniej forty i bazę, jest na miejscu piątym, jeżeli chodzi o ranking punktowy, dlatego też no bo wybiłem dosyć sporo tutaj jednostki osób, która mnie atakowała, tylko nie wiem po co tak naprawdę to robiła, biorąc pod uwagę, że jedyne co mi pozabijała to te jedynki, więc nie za wiele, a ja te czwórki no posłałem mu do piachu sporo, ale teraz mi się nie chce wchodzić na to i wam tego pokazywać. Okej, okay, więc tutaj jeszcze zostały 4 dni depozytu, 60 tysięcy gemów do wypłaty, później wpłacam, więc będę miał 100 tysięcy, przyjdą mi punkty z Huawei'a, to być może jeszcze zakupię tutaj coś do giru mianowicie i jeżeli ktoś jest zainteresowany kontem, może śmiało pisać. Pisać na maila, który jest w opisie. Jeżeli nie będziecie pisać na maila, który jest w opisie, tylko w komentarzach, to z góry mówię, że takie komentarze będą usuwane. Bo właśnie teraz powiedziałem, że możecie pisać mi na maila albo na Discordzie, na PW oczywiście, Discorda też macie również w opisie. Ok, teraz ja akurat, jeżeli o zadania chodzi, tutaj wykonuję sobie, jak widzicie tutaj, wymiany ze statkiem handlowym. Więc to jest całkiem spoko moim zdaniem, ze względu na to, że nie potrzeba na to dużo czasu, wchodzisz raz na 6 godzin, tylko że nie zawsze te wymiany się trafiają, więc to jest to. No ale plusem jest to, że mam tutaj chowańca akurat, jak możecie zauważyć. No i za 16 godzin znowu tutaj, w tym momencie będę mógł sobie tego poużywać troszeczkę. Nie wiem jak tam z gwiazdami u mnie wygląda, gdyż dawno nie zaglądałem, nie wiem czy... Aha... Dobra, ok, czyli nie mam gwiazd.
No spoko, bo ostatnio zużyłem 20 tysięcy gwiazd i cały przed GF, z góry mówię, to było przed GF i raz trafiłem na bossa. Ja tutaj idę najbardziej pod piechotę. Tutaj akurat, tak jak wcześniej szedłem pod kawalerię, tak tutaj idę pod piechotę. Te rękawice naprawdę ciężko zrobić, to trzeba akurat przyznać. Tutaj też niezwykle ciężko niestety te itemsy porobić, no ale cóż, takie są życie, jak się właśnie, jak chce się dobre itemy, to tak jest, niestety. Planuję zrobić oczywiście jeszcze tutaj batko szmaru, jak widzicie niewiele brakuje. No jedno nasienie cierniaka, i w tym, czyli raka jakiegoś tam, i w tym momencie będziemy sobie mogli tutaj ze spokojem już mieć to na złotym. No nie ulepszę tego na 99,9%, niestety nie ulepszę tego tutaj na mityk, ale no ale cóż, ale warto zawsze byłoby spróbować, no chyba że dostanę naprawdę jakieś konkretne tutaj te pońcy właśnie z owego tutaj programu partnerskiego. Teraz akurat jeszcze gniazdo piątka idzie, więc postanawiam, że zmieniam sobie itemy pod takie pod speeda, bo naprawdę koleś jest niezwykle daleko, co można zresztą zauważyć, zobaczymy, tak, no 200 km, więc mimo wszystko jest dosyć spory kawał drogi, ale prawdopodobnie to właśnie to gniazdo będzie tutaj chciał robić, tak mi się przynajmniej wydaje, sprawdzać mi się nie chce. Jeżeli chodzi o badania, teraz robię kliny, gdyż wcześniej tu nie były te kliny robione. Chyba że są jakieś... O, czekajcie, bo właśnie są pod badania tutaj, jak widzę. Okej, to zrobimy może te badania. Dobra. Zobaczmy, co z tego wyjdzie i co poszło. 3 indywidualne i 2 hele z pewnością zrobiłem, tak. Okej, no dobra, chociaż taki plus tutaj. Chociaż tyle. Fajne, co mi się teraz podoba mianowicie, jeżeli o lotsów chodzi, chociaż to jest już naprawdę cukierkowe, zaczęło się powoli robić, ale mniejsza o to. Mianowicie, to jest akurat fajne, że teraz macie ten pomocnik zestawu badań, pomocnik zestawu budowy i dobiera wam najlepsze itemy, jakie macie pod to właśnie, żeby móc sobie tutaj te badania robić. I to jest naprawdę mega ultra spoko. Szczerze mówiąc, więc to mi się akurat mega podoba i muszę całkowicie przyznać, że tutaj ładnie polecieli, gdyż nie widziałem tego na przykład w grze o Tron, z czego jedna gra zżyna od drugiej praktycznie non-stop, to trzeba całkowicie przyznać. No ale dobra, trudno. Dzisiaj mówię całkowicie normalnym głosem, tempo nie jest przyspieszone, dlatego też po prostu chciałem was zawiadomić, jak sytuacja będzie się przedstawiała. Dobra, patrzcie, co wyleci. I tu też coś zwykłego pewnie, tak. Więc wylatują jak zawsze shity, co miałem złości. No ale takie życie, no. Już nic z tym nie zrobię. Fajne, to jest naprawdę teraz fajne, bo już mam ten 15 poziom VIP-a. I tutaj mam... Ja nie wiem, tego nawet sprzedać nie można. Nic nie można z tym zrobić. To jest kijowe i tak sobie mogę w nieskończoność te punkty VIP-owskie tutaj zbierać. Punktów też jest spoko. Całkiem duża ilość, tak jak mówiłem, byście byli zainteresowani, na 2 zwoje migracji jeszcze jest, więc byście mieli 3. No i oczywiście po GF tutaj w tym momencie, nie wiem jakie mam nagrody nawet, więc zaraz się przekonamy, bo nie sprawdzałem jeszcze nagród. No dobra, takie zadanie to od razu trzeba usunąć. Dobra, to jakie tu mamy nagrody? Okej, tu wiadomo, co weźmiemy. Tutaj co mamy? Dobra, skrzynia koszmaru, tutaj akurat nam się przyda, to będzie spoko. Tutaj weźmiemy sobie speedy, bo nie są nam potrzebne, odporność nam się nie przyda, więc weźmiemy pod badania, tu to jest pewnie 7 dni, ale tylko 50% to nie odpada. Skrzynię czerwia tutaj sobie weźmiemy sobie również kolejne speedy. Tutaj akurat moim zdaniem wezmę sobie buty, 75, to jest plus 50%, mam 4. Aczkolwiek no ciężko jest to dostać, więc sobie na pewno wezmę to. Tutaj no wiadomo, w tym momencie gemy mi się przydadzą. To jest atak kawalerii. Tutaj się zastanawiam między atakiem właśnie kawalerii a energią tak naprawdę. Więc wiem, że to są tylko mimo wszystko szare, aczkolwiek no tak stawiam. Oczywiście biorę pod uwagę, że możemy wygrać wszystkie nagrody, więc...
Tutaj oczywiście w tym momencie, jak sami widzicie, razy 4, mam już tutaj 4, więc wezmę sobie najprawdopodobniej przyspieszenie łączenia, tak mi się wydaje, chociaż pewności tu nie mam akurat. Tutaj skrzynia zabójcy zdecydowanie idzie na pierwszy rzut, chociaż zastanawiam się na tą gargantułą tak naprawdę, ale no cóż, no tak średniawo. Tutaj też mam trochę dylemat, ale chyba wezmę sobie właśnie energię tutaj dodatkową. Tutaj wezmę sobie oczywiście 8 razy, znaczy 3 razy po 8 godzin. Jeżeli chodzi natomiast o to tutaj, to tutaj sobie akurat wezmę premię do szkolenia, dlatego że złota mam już dosyć. Tutaj sobie wezmę gemy, co jest raczej oczywiste. Tutaj złoje gildy, co jest oczywiste. Tutaj relokatory, co jest oczywiste. Tutaj speedy, co jest oczywiste. No i tutaj oczywiście skrzynie Bon Appetit. Więc tak będą wyglądały moje nagrody. No i jeżeli oczywiście jesteście zainteresowani, tak jak mówiłem, no to śmiało możecie pisać mi tutaj na maila. Więc to by było na tyle. Konto jest odłączone od Google'a, można połączyć się tylko przez Face'a. No i tyle, moje dziwadełka, więc mam nadzieję, że będziecie, zaczniecie subować powoli na Twitchu ze względu na to, że teraz właśnie przenoszę się na tę platformę, będę przenosił się na tę platformę i tam najprawdopodobniej będzie najczęściej właśnie stream i nie będzie wam wyskakiwać żadne powiadomienie, ale będę zawsze wstawiał na Discorda, dlatego również wbijajcie na Discorda. To by było na tyle, to Uthalas, trzymajcie się dziwadełka, na razie i do następnego odcinka, bajo!